Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się drugi raz w grze Stacklands. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się tego, ale odzew był tak pozytywny, że stwierdziłem, czemu nie. Ogram to jeszcze raz, więc zapraszam cię do kolejnej rozgrywki. Tak, tylko na wstępie jeszcze powiem, że ostatnio przegrałem. I tak, dzisiejsza rozgrywka będzie prowadzona na długich księżycach. Stwierdziłem, że po prostu chcę wam pokazać dużo nowości. Na luzie się zrelaksować, pozbierać trochę achievementów, a jako, że nie macie achievementa związanego z długością księżycy, to wiecie, w ten sposób będzie przyjemniej. I tak, rozpoczynamy od nowa, dokładnie mając wszystko to samo co ostatnio. Wszystkie nasze, jakby to powiedzieć, osiągnięcia są zapisane. I tak, w sumie pozwólcie, że sobie jeszcze trochę przypomnę, co tak naprawdę musimy tutaj robić na szybko. A to będziemy mogli działać. I tak, wiem, że nie powinienem pauzować pewnie, ale tak, warehouse, w sumie tego nie sprawdziłem jeszcze, smelter. To akurat jest fajne, pozwala właśnie zajmować się przeróbką żelaza, z tego co zrozumiałem. Więc tak. O ile dobrze pamiętam, bo wiecie, trochę czasu minęło, kiedy ostatnio grałem, ale tak. Mine to jest nieskończone żelazo. Shedy znamy i tak, shedy. Shedy, to było to, od czego należy zacząć, więc tak. Najpierw nagromadzimy trochę jagódek, z dłuższym księżycem będzie to spokojniejsze, prostsze. No, najpierw trochę jagódek. Na quest nawet nie ma co patrzeć. I tak, jak będziemy mieć chociaż te dwie jagódki. Nie musimy mieć więcej nic, to skupimy się na tym, żeby rozbić kamienia, potem ewentualnie drewno. Posprzedajemy co trzeba, żeby tylko osiągnąć, no, sukces. I tak, cel jest bardzo prosty. Na początek. Gram na dłuższych księżycach, jak mówiłem, chcę mieć tym razem spokój, luzik, nie żeby na normalnym tempie było jakoś źle, ale no. Zdobywamy chociaż jednego kurczaka, więcej to lepiej, ale co najmniej jeden czy dwa powinny wystarczyć na początek i okej. Jak już będziemy mieć, to potem, tak, kiedy będziemy mieć właśnie jakieś takie stabilne źródło pseudo pożywienia na później, nie wiecie, kurczaki nie są aż takie niezawodne od razu, ale no. Zazwyczaj można trochę, to właśnie tak, to będziemy mogli skupić się na innych rzeczach. I co tu mamy? Berbasz, tree i rok. Zaczynamy od roka. Gdyż, iż, ponieważ mam nadzieję, że może z roku wypadną nam szybko te, jak to się nazywa, flinty, żeby mieć już ognisko na później. I tak. Musimy właśnie tutaj trochę sobie przygotować, szybko pobudować różne rzeczy. Głównie smelterem się wydaje. Może też trochę przedów. A tak, to tutaj. A tak, to można tam odłożyć, krzaczki tutaj na razie, bo tu nie ma co się martwić. Kart mamy 20. Jabłko, super. Ciekawe, czy będzie jadł jabłko najpierw, czy jagódki. Które z tych dwóch wybrał, nie ma znaczenia. Ale tak, i drzewo dało jedno drewno. Nie jest to najlepsze. W takim wypadku zrobię coś nieoptymalnego, czyli cegłę. Wiecie, głównie dlatego, że chcę zarobić dużo na pakiet od razu. I wiem, że można Seeking Wisdom i inne takie, ale Humble Beginnings na początek to jest dobry wybór. Zobaczcie, to można to być drzewo, kamień. Widzicie, że najbardziej zależy mi na soilu. Można robić się. Niestety są też raty. Ale no, takie rzeczy. Oczywiście kurczaki pojawiają się tutaj dopiero, jeśli się nie mylę. Ale tak, inne rzeczy tego typu też są bardzo przydatne, więc no. O, mamy soila, super. Mamy soila, więc tak. Na razie niech idzie w ten sposób. Potem będzie trzeba gardena zrobić, dwa kamienie, dwa łudy. Okej. Okay. Jak widać, będziemy mieli delikatne problemy z drewnem. Ale to nie ma co się przejmować. Mógłbym w sumie. Dobra, wiecie co? W sumie sprzedam jabłko. Żeby kupić kolejne takie. Oczywiście szczur. I o, foliowy kamyk. To już jest dobry wybór. Włócznie w takim razie też by się przydało, jak mamy już tutaj szczurka, no ale też nie ma co jednego naszego człowieka zamieniać już w milicjanta, więc zobaczmy, czy pokonamy tego szczurka. No na razie wydaje się być to spokojne, więc tak, chyba to ugramy. Okej, okay, monetka. I tak, koniec dnia, to wiadomo. Te kłódki, tak, wszyscy najedzeni. Nowy księżyc. To teraz idziemy zbierać skrzaczka, kupując kolejne Humble Beginnings. I dobra.
Tyle chyba nam wystarczy, żebyśmy mogli powoli zaczynać skupiać już na kupywaniu, jak to się nazywa. O, no, Seeking Wisdom i dalszych. W końcu, wiecie, mamy przynajmniej wystarczający zapas materiałów taki na początek. A więc nie trzeba. Teraz proszę zrobić patyka. I tak, Lumber Camp potrzebował 3 drewna, 1 kamień. A Quarry potrzebował 3 kamienie, 1 drewna, dobra. Wiecie, to też będzie bardzo potrzebne, żebyśmy nie musieli polegać nieco na drzewkach i innych tym podobnych. Na razie tak, tutaj tworzymy to. Jagódki mogą pójść w sumie tam do rogu. I dobra, jak już tym się zajmiesz, to... Jak się tym zajmiesz, to w sumie co dalej? Poza tym, że tego kamienia można drogę sprzedać. To tak, co dalej możemy zrobić? W sumie chyba niczego takiego istotnego na razie nie ma. Wielce istotnego w sensie. Więc będzie można spokojnie zacząć ogarniać już inne rzeczy. Okej, pierwsza szopa. I dobra, zacznijmy od drewna. Tak, następny krok to będzie definitywnie już ogarnięcie właśnie ogrodu. Może nie być najmądrzejsza opcja z perspektywy kogoś, kto zna tę grę dokładnie. Ja podkreślam, robiłem tylko jeden przebieg. Podczas którego przeżyłem, no, dosyć długo, jak na mój gust. Dobrze sobie poradziłem, miałem chyba 4 ludzi, dopóki wszyscy mi nie umarli. Ale no. Był w miarę okej. Więc... No, możemy się skupić teraz na tym, żeby ogarniać takie tam różne kwestie. I tak, jeszcze ważna sprawa, Animal Pen też jest bardzo potrzebny, jeśli chcemy szybko móc sobie poradzić z kurczakami, żeby, wiecie, nie biegały nam wszędzie, gdzie się da. A to z drugiej strony znowu przypomina o żelazie. Inne takie, więc to trochę nam to zajmie, okej. Okay. Nie musisz już się tym zajmować. Więc tak, w takim wypadku teraz szybko Lumber Camp, potem Quarry, ostatecznie następnie Mine, inne takie rzeczy. I potem powinno być dobrze. Ze smelterem będzie trochę ciężej, ale... No wiecie, nie musimy od razu też smeltera już aktywować. Ważne, żebyśmy go mieli przygotowanego na jak najlepszy moment. Okej. Okay. A żywność mam. Nie mam za to pieniędzy, wiecie co? To może być głupie. By tak mi zastanawiał, sprzedać tego kamienia czy nie. Jabłko na pewno sprzedam. Nie, kamienia bij. Bij kamienia. Bo jesteśmy trochę do tyłu z czasem, że tak nazwę, jeśli chodzi o kwestię teraz. No, zbieranie paczek. Przy czym Seeking Wisdom wydaje się być teraz właśnie najsensowniejsze, żeby to robić. Chociaż czy musimy w ogóle brać Seeking Wisdom? Chyba niekoniecznie. No tak, w sumie jak tak patrzę, to nie wiem, po co mi Seeking Wisdom. Tak, czyli zrobimy ognisko. Weźmiemy Humble Beginnings kolejne, czemu nie? Drugi soil się przyda, dobra. Dużo drewna, okej, okay. Czyli teraz jeszcze delikatnie kamyczek i będę mógł już ogarnąć sobie super, jak to się nazywa? Lumber Campa. Gorzej tylko, że tak, mimo tego wszystkiego nadal jest kiepska sytuacja. Jak to się nazywa? No, z innymi materiałami. I w sumie żywności też nie ma. No, niestety. A to sprzedajemy od razu. Wiem, że mógłby sobie zostawić jabłko, ale nie. Wolę je sprzedawać. Są przynajmniej trochę warte, więc tak. Starczy już tych Humble Beginnings, naprawdę, bo no, mamy ich już wystarczająco dużo. Mówię to też ostatnio, ale wyszło jak wyszło. I tak, w tym księżycu musimy zdobyć 4 jagódki. Żeby tutaj Soil i Garden dostali swoje krzaki. Po czym będzie można na spokojnie już zająć się robotą. Tak, Ripenso. Tutaj są już kurczaki. Oraz karotki i inne takie rzeczy. Więc tak, chyba można być głupie. Nie, to jest totalnie głupie. Nawet nie wiem, o co sobie myślałem. O, już jest ok, nie zbieraj więcej. Musimy na Humble Beginnings jeszcze trochę posiedzieć. Bo zapomniałem, że w sumie dopiero po kilku pakietach dostajemy człowieka. Ja wypadę zadowolonego, tylko trzeba jakąś tam ilość przekopać. Więc tak, aha. Trzeba będzie to ogarnąć i house. Dawaj mi to. Jak tylko dostaniemy pierwszego człowieka, to będzie można już odpuścić sobie. Ogarnij takich niekoniecznie przydatnych rzeczy.
Ale tak, na razie house to trzeba dwóch woodów i jeden stone. I villager. Okej, dwa woody, super. I jeszcze jeden stone. Jak będziemy to mieć, będziemy mogli już doma stworzyć, będzie dobrze. Widzę, że to jest sensowny start. Okej. Te woody przydałoby się oszczędzić. W sumie tak bardzo, bo mogę już tego lumber campa stworzyć, co spowoduje, że będę niezależny od drzew. Okej, tak też zrobimy, tak będzie zdecydowanie najlepiej. I jedną z tą, dobra. Mamy lumber campa, mamy doma. Totalnie nieodpowiednia kolejność, jeśli o to chodzi, ale... O i w ogóle, grając na długim, to zarówno garnek i soil zdążą wypluć z siebie krzaczki, zanim księżyc się skończy. Mogę w sumie to trochę przyspieszyć, czemu by nie? Okej, to teraz ty idziesz na berbasza. Powinieneś zdążyć spokojnie zdobyć jagódki dla siebie. Dokładnie. A czemu by nie? Tab. Posiedźmy tutaj dłużej na jagódkach. I zdecydowanie, teraz jak tak patrzę, to dużo prościej będzie grać teraz, jak mamy dłuższe księżyce. Dwie jagódki na razie, więcej nie trzeba. A, jeszcze nie? Okej, dwie jagódki, twórz dom. Super. I nie mam żadnych materiałów. Aj. Jesteśmy naprawdę za czasem. Zbytnio się rozleniwiłem, ale okej, mamy lumber campa, to teraz drewno tutaj zbieramy. Dodamy zaraz, tak. Kupimy Humble Beginnings, standardowo. I Ladamon powinien być drugi ludź. Jest drugi ludź. Super. Dobra, mamy najważniejsze kwestie załatwione. Możemy nawet grać na przyspieszeniu, jako że mam tutaj dużo czasu, a mało zajęć. Okej, te berbasze w sumie szybko bym się teraz robić. Okej, feed villagers, jej. I tak, wiem, że pewnie niektórzy z was, jak tak zobaczą to, co się dzieje, to stwierdzą, że naprawdę to jest takie trochę cheatowanie. Ale uwierzcie mi, jak dla mnie to nie jest cheatowanie czy coś, tylko wykorzystuję to, że jest tryb taki spokojniejszy. A ja nigdy nie lubiłem jakichś takich szczególnie nagonek w grach. No i wykorzystuję to teraz na swoją korzyść, żeby móc łatwo sobie właśnie przyjemnie pogrywać to wszystko, wam pokazać. Wiecie, po prostu dłuższe księżyce naprawdę ułatwiają robotę. A, i jeszcze przy okazji, póki pamiętam, tak szybko rób ta dzieciaka. Że dziwnie to może brzmieć, ale no. Dobra, jest dzieciów, to tak, ty idziesz znowu do lumber campa. A ty na razie nie musisz nic, to szybko... Mówiłem, że można skończyć z Humble Beginnings, ale... Jeszcze nie skończę, potrzebuję szybko kamienia. Żeby zrobić kolejną szopę. Rozumiecie. Po prostu bez tej szopy będzie ciężko utrzymać karty. Przy okazji, czy mi się wydaje, że to powiększa też trochę planszę? Bardzo możliwe, ale okej, teraz się tym przejmujmy. 3 to na deskę. Deska jest warta 5, to łatwiej będzie, wiecie, też to sprzedać. Zyskujemy na tym... dwa wartości. Trzeba będzie na potyki, byśmy zyskali więcej, ale mniejsza, okej. Jagódek nie ma. Okej. Drewna nie potrzebujemy aż tak, to idź kolego szybko na jagódki. Mamy deseczkę. Na razie nie potrzebujemy deski, to od razu się sprzeda. Może się na lumber campa. Okej. Dobra, dzieciuch. Już niedługo też będzie gotowy. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak. I wtedy to dopiero będzie prosto, jak tak myślę. Okej, drewna mam też wystarczająco dużo. Okej, mam villagera. Super. I tak, dzieciuchów już nie ma, kupy są. Na razie jeszcze zajmy, czy może... Nie, na razie możemy sprzedawać. Nie potrzebujemy ich jakoś szczególnie. O, widać, że na pauzie chyba nie można teraz sprzedawać. No chyba. Tak, ribbon są teraz musimy zrobić. I tak, przerabię w takim wypadku pięknie tutaj.
I ty, kolego, też przerabiaj. Handlując dyskiem będziemy mieli najłatwiej. I teraz, jak się robił jeszcze coin chesta? Coin dwa razy wood. Okej. Okay. Lumbercam się do czegoś przynajmniej przyda. To sprzedam od razu. To sprzedam też od razu. Dobra, szybciej. Szybciej, nie mam całego dnia na to. Okej, okay. All humans very fed. Super. Deska na sprzedaż. Tak, ty idziesz na krzaczkę, czym by nie? Ty na razie nie masz nic do roboty, to zrób patyka. Też nie. Najpierw skrzynka na monety. No, tak będzie najlepiej. Bo ta skrzynka będzie bardzo potrzebna, jeśli... A nie, sama się robi, dobra, to nawet nie potrzebuję mi twojej pomocy. A to przeszukaj też tego krzaczka w takim wypadku. Czym by nie? Okej, mam coin chesta. Teraz można ładnie sprawdzić, ile mamy. Okej, okay, mamy dużo, to bierzemy Ribbon Soul. Jabłko, królik, berybasz, rok. Okej, okay, ty idziesz na roka. Szybko. Jabłko, w sumie czemu nie, do soil może pójść. Nie, żebyśmy tego jakoś bardzo potrzebowali. Berybasze tutaj. Łuda mamy, super. Dwa króliki, to trochę dużo. No ale tak, nie ma co marudzić. I coś więcej mam tutaj szybko do zrobienia? Chyba nie. Więc jak rok się rozpadnie, to zaryzykuję z kolejnym dzieciuchem. Tak. Tak, tutaj też było coś jeszcze takiego innego ważnego, pamiętam co chciałem. Nie jestem pewien co to było. Ale tak, Humble Beginnings, potrzebujemy kamyków, super, idealnie, dzięki Humble Beginnings. Idealnie dałeś radę zrobić to co było potrzebne, super. Ty, villagerze, idziesz na berbasze. Ty możesz iść tutaj. Króliki będą skakać wszędzie. To jest irytujące. A w sumie jeszcze ten Skin Wisdom też jedno kupię, bo czemu nie. Miły bonus. Ale tak, teraz można się skupić na droższych rzeczach, jako że no. To, co jest tak naprawdę dobrego w tych tańszych, to już dawno mam opanowane. I dobra, dobra. Co było teraz potrzebne do poszczególnych rzeczy? Wiecie, chciałbym szybko mina zacząć robić. Dwa flinty, jeden łód, jeden kamień. Jeden łód, kamień nie mamy, ale to się zaraz zmieni. Okej, okay, query mamy. Ty idziesz tutaj pracować. I tak, zaraz trzeba będzie sprzedawać, to pewnie będziemy sprzedawać berisy, jak tak sobie myślę. Czyli nie, dobra, drzewa sprzedamy, bo to jest takie oczywiste, to też można. I tak będziemy musieli berisy, jak tak teraz patrzę. Za dużo tego naprodukowałem. Więc może przystopuj trochę. To jeszcze tak zarzucimy, czemu by nie? I o, jeszcze tyle. O nie, to już będzie za dużo. Nadal za dużo? Okej, wiecie co, to już mnie zaskoczyło. Ale tak, sprzedawajmy co się da. I dobrze. Chyba sytuacja jest już opanowana. Jeszcze na wszelki wielki tak i... Nie możemy więcej. Na tych jedzeniach. O, niedobrze. Zbierz chociaż jedną jagódkę szybko, proszę kolego, dzięki. Sprzedamy... Berbusza, Wooda. I stone, dobra jest stone. Nie zdążymy niestety. Jak na złość. Ale nie, dobra, teraz zapomniałem. Jezu, z tym idiotem, przecież oni to zjedzą. Zapomniałem, że nie trzeba sprzedawać, bo oni zjedzą, będzie spokój. Okej, okay, mamy teraz to. Dzieciuk zaraz też będzie. Berisa trzeba tutaj zarzucić, bo widzę, że jesteśmy już na sytuacji takiej podbramkowej jakby. Ale tak, damy radę i tak. Nie będzie problemu z tym wszystkim. I dobra. Następna rzecz, jednego musimy przerobić na milicjanta chociaż, bo zaraz będą ataki. W końcu już ósmy księżyc. Więc tak, do włóczni byłoby trzeba chyba dwóch patyków, jednego drewna. I tak, może zobaczymy jeszcze co jest z smeltera. Dwie cegły, to jest niebezpieczne. I deska. Dużo roboty będzie, żeby stworzyć smeltera, ale tak, damy radę. Dobra, to już od razu sprzedaję, bo nie potrzebuję.
razu weźmiemy sobie kolejne Rip and Sew. Może będzie kurczak tym razem. Nie będzie kurczaka. Oczywiście, jak na złość. I kolejny królik. W sumie ich się trzeba szybko pozbyć, jak tak myślę. Inaczej to co nie wyrobimy. Ale dobra, jest mięso. To dobrze zauważam, bo mięso to od razu do ogniska. Raczej nie wiem, czy ono wcześniej nie wypadło. Bardzo możliwe. Zaryzykujemy. I tak. Robisz patyki. Wiecie, musimy się pozbyć królików. A wydaje mi się, że milicjant to zrobi to szybciej. I dobra, mamy stołny. Więc tak, jedna cegła. To sprzedajemy, bo nie ma po co. Na razie nie kupujemy kolejnych, bo i tak nie ma miejsca. Teraz tak, tak. A, już się tworzy samo. Dobra. To ty, kolego, wracaj do Berrybushów. I zaraz będziemy mieli kolejnego człowieka. I... już, dobra. Idziesz na drzewo od razu, nawet nie czekamy z tym. I tak, zaraz też się ogarni, raczej inaczej. Zacznij tu chaos. Hermider. No cóż. Dobra, gratulacje, skończyłeś pierwszą robotę, więc oficjalnie zostajesz naszym tym milicjantem, który będzie miał prosty cel, wytępienie królików. Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny. Kość. Kość. Dużo jest warta, więc może warto byłoby sobie ją właśnie sprzedać. Ale na razie nie czuję tego aż tak bardzo. I dobra, co jeszcze? Stwórz nam tutaj kolejną szopę. Czemu nie? Ty zacznij przerabiać deskę. Kolejna kość. Do widzenia, kupo. Do widzenia, Flincie. Dobra, starczy nasze tego. Pójdź tu. Tak będzie bezpieczniej i lepiej. Mhm. Berisy też tutaj. Jedzenie mamy na styk. Tak szczerze. Dobrze. Akurat informacja. Niestety będzie sprzedawanie. Jeden kart. Niedobrze. Ale dobra, z tych 7 kart dwie kości, bo czemu nie? Jabłko. Jabłko chyba zostawimy. Niestety to... jeszcze ile? 4 karty, to co? To. No niestety. Dobra, szedł. I tak, faktycznie szedł, powiększyłem też planszę tutaj. Dobra, to już ogarnięte. Więc idziesz do Lumbercampa. Tym licencją, jako że nie mam nic ważniejszego do roboty, idziesz do Mina. Czemu by nie? Okej, okay, jabłka tutaj będziemy składować, na coś innego później może, w sumie. To co w sumie więcej mogę zrobić? Mamy dobrą sytuację, to niech będzie... Wezmę Logic and Reason. Powiem szczerze, że dużo tutaj nie kupowałem, więc nie wiem co można się spodziewać, ale tak. Cegła! Rock i Market? Brick, Plank, Coin and Villager. Brick, Plank i 3 coiny. Mogę tylko potem żałować. A weź zbuduj marketa. Okej. Okay. I tak tutaj w kopalni coś zaraz będzie, czy nie? Bo w sumie już nie wiem. Zresztą się zobaczy. Czy dostaniemy żelazo, czy kamień? Bo ja tak właśnie często kamień też wypadają. Niestety. W sumie będziemy mogli też się przerzucić z kwary na kopalnię. Ja, to jest akurat dobry pomysł. Jeśli chodzi natomiast o Lumbercampy, to jeszcze nie możemy. I market. Zobaczmy, jak on działa. Sprzedajesz karty za więcej monet niż zazwyczaj. Kuszące. Aż sprawdzę, jak to do końca działa. Za chwilę. Oj. W sumie z tego, co widzę, to teraz jeszcze nie mamy żywności. Niedobrze. Milicjanci, idź proszę na krzaczki. Wiem, że nie jesteś najefektywniejszy w robocie tego typu, ale tak, idź. Jesteś naszym ostatnim nadzieją. I market.
W sumie jak on działa? Nadal nie sprawdziłem, a Lumbercamp nie. Idziesz tutaj. I znowu mam za dużo kart. Super. Po prostu super. Nie, dobra, jabłko możemy w sumie posadzić teraz. Trzębnie. Aż bym chciał naprawdę sprawdzić, ale... No teraz smelter jest istotniejszy. Bo chcę po prostu przetopić żelazo, wiecie. Teraz masz Animal Pen, robić jakieś bardzo zaawansowane rzeczy i w ogóle. Może nie wyjść oczywiście. Ale tak, dwa briki, dwa flinty, jeszcze teraz tylko deska. I villager, i tak, będziemy mieć smeltera, super. A ty możesz coś teraz zrobić takiego ważniejszego? A, rozwal drzewo w sumie, czemu by nie? I tak, żywność już mamy wystarczająco. Prawie. Mówię prawie, bo jednak niestety to jeszcze będzie wymagało zjedzenia jabłek. Proszę, Iron Ore, jej, w końcu. I tak, mogę wam jeszcze szczerze powiedzieć, nie pamiętam ile jest potrzebne czego do przetopienia. Było 1 do 1. Nie, to było więcej czegoś. Tak, nie pamiętam, czy to drewno trzeba było dorzucić, czy co? Tak, drewno. No mówiąc szczerze, po prostu to było takie nagłe. Jak to wiecie, z tym odkryciem, więc tak. Ty tutaj możesz pójść. I tak, ty w sumie też tu i... Order and Structure Pack available. Oraz Achievement Pact. Oznacza to mniej więcej tyle, że mamy wszystkie paczki. Okej, karmimy. I w ogóle tamte ostatnie to są strasznie drogie, więc nie wiem czego się spodziewać, ale tak. All Humans Verified. Czemu w ogóle to mam new? Już ostatnio wytapiałem. Dziwne. Chyba nie ogarniam. No, ale jak widzicie, możemy teraz sztabki robić. Jedna sztabka jest warta 5. W markiecie za ile? Też przy okazji, bo chcę sprawdzić. A, w markiecie to trwa. Okej. Ale nawet jeśli trwa, to za więcej sprzedać takie jest opłacalnie. Jak teraz widzę, że będziemy mieli problemy z żywnością, więc chyba pora kupić Rip and Sow. Z nadzieją na kurczaka. Króliki, mięso. Okej, mięso zawsze trochę pomoże. Nie jest to ideał, ale... Właśnie, ale nie ma też co narzekać. I tak, teraz dziękuję pani milicjant, teraz idziesz na królika, żeby nam tutaj nie srał za dużo. No jak widzicie, QR nie jest teraz aż tak potrzebne, więc możemy spokojniej. Ale tak, czy mam teraz jakiegoś wolnego? Tak, ty, to zrobimy kolejną shopę. Potem tak, drzewa, kupy do widzenia, nie potrzebujemy jej. W sensie mogłoby trochę przyspieszyć nam sytuację. Achievement i 3, 4, 5... 10 monet! Okej, czyli w markecie dostajemy podwójne przebicie. Super. Okej, to od razu nie będę czekał. Rip and Sow. Właśnie z shiftem można łapać wszystkie, nie przejmując się tym. Marchewka i chicken. Tak, marchewka i chicken. Dobra, idealnie, idealnie. Idealnie. To mówię wam szczerze, to jest idealne. Głównie dlatego, że tak, marchewki możemy sadzić. Zawsze to jest dwa. Więc berbusze mogą być lepsze, ale marchewki nie wymagają w ogóle naszej ingerencji, więc tak, będą fajne. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to... Chciałem. Żelazem na razie możemy handlować w sumie i tak nie mam dla niego zastosowania, chociaż nie, nie, mamy Animal Pena. Animal Pena, tak, dwie deski, dwa drewna, jedna sztabka, jeden osadnik. Dobra, nie będzie tak źle, to możemy jeszcze sprzedać sztabkę w takim wypadku. Okej, szybciej shopa. Marchewka, idziesz tam. Daliśmy radę, nadal mam za dużo rzeczy. Chyba po prostu muszę się skupić teraz na tworzeniu shop. Tak będzie najlepiej. I dobra, w sumie nie wiem co jeszcze więcej mogę wam powiedzieć o tym wszystkim. O, idealnie, nawet nie czekamy, robimy to. Kurczaka musimy pilnować, żeby nic go nie zaatakował. Pies mi śpiewa w tle. Oczywiście. Okej, dobra, chyba się pies uspokoił. I tak, żeby nie było podczas cięcia dla was, dosłownie, nadal sobie to grzebałem, dużo nie porobiłem, ale no, zawsze coś. I tak, mówiąc pokrótce, jak widzicie, dużo się naprawdę nie zmieniło.
Tak, Iron Ore, Iron Bar. A, czy coś jeszcze trzeba szybko zrobić? W sumie nie wiem. Jedzenie mamy wystarczająco. Okej, okay, to nie będę się tym przejmował. Jak daję ci dużo jabłków, więc tak. Trzy karty trzeba będzie sprzedać. A nie, 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 nie trzeba będzie niczego sprzedawać. Ciągle zapominam, że oni przecież będą jeść, to. No to zaraz będzie spokój. Dokładnie. Tą drogą przydałoby się ogarnąć więcej kurczaków. Więc tak, nawet nie będę czekał. W ten sposób to ogarniemy. I tak, sztabka, dwa drewna. I dwie deski, jeśli się nie mylę. To trochę zajmie, ale. No, musimy sobie poradzić. Jak żywność. Nie idealnie, ale damy radę. Przy okazji też będziemy tutaj już sojla przerabiać powoli na tego, jak to się nazywa. No, na ogroda drugiego. To już jest ten etap. Ty twórz deskę, dokładnie. Więc tak, zaraz będą marchewki. Od razu zarzucę kolejne marchewki, bo to na razie jest opłacalniejsze niż berbasze, moim zdaniem. Przez to, że nie musimy po prostu tego zbierać ostatecznie. To znacznie przyspieszy robotę. I tak. Czy na markecie jest coś, co bym mógł sprzedać? Właśnie zobaczmy, czy patyk będzie też za 4 zamiast 2? Czy jak? W sumie to też jest takie trochę zastanawiające. I dobra. W sumie nie sprawdzam, patyk się też nadaje do smeltera? Nie, tylko to. Okej, warto wiedzieć. Nie ma nic do roboty, to ty możesz iść tu, ty możesz iść tu. Zaraz znowu będzie trzeba sprzedawać potencjalnie. Chociaż nie, bo zjedzą jabłka, to jeszcze nie jest aż tak źle. No, i w sumie nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w tym momencie. Widzicie, jak to wszystko wygląda, nadal tak samo spokojnie. I w sumie, jak jest tak spokojnie, to przyspieszmy czas, będzie dużo lepiej. Soila już nie będę przerabiał w ten sposób. Chcę go już przygotować do podmiany na ogród. Wiecie, tak będzie najlepiej pod wieloma względami. I tak, wszystko po prostu ma podwójną cenę, jak się tam sprzedaje. Więc warto wiedzieć. Dwa drewno tutaj. Nie mam jeszcze dwa drewna. Ok, nie przejmujmy się tym. Żeby Animal Pen. Yep, Animal Pen już będzie gotowy. Potencjalnie. I teraz. Możesz przetrzymać do 5 zwierząt. Czyli co, jak tak zrobię, co. A, okej, okay, czyli to trzyma albo zwierząt, albo. Albo trzyma zwierzęta, albo pozwala tam rozmnażać kurczaki. Okej. Okay. To wiecie, co po prostu będziemy mieć jednego rozmnażającego kurczaka, który powoli tam będzie, no właśnie. Nadmiar kurczaków ogarniał. Okej, to było trochę głupie, ale niech będzie. Strange Portal. O, no właśnie o tym mówiłem. Ja to chciałem się przygotować lepiej. Nawet się udało, mniej więcej. Ale tak, jeden kurczak będzie właśnie zajmował się jajami w ten sposób, drugi będzie się zajmował czymś innym. I tak, patyki, patyki, dwa patyki, drewno. Na wszelki wypadek zrobimy kolejną włócznię. Czemu nie? Milicjant nie ma co robić. Do ogroda wrzucamy marchewkę, bo czemu nie? Jedno drewno, jeszcze jedno i zaraz... Dobra, trudno się mówi. Ogarniaj to. Nie założymy tego tam jołopa. Dwa gobliny. To może być za mało. To, co mam teraz, żeby sobie z nimi poradzić, więc... Widać, że chyba na dłuższych tych, jak to się nazywa. Na dłuższych księżycach wrogowie też mocniejsi teraz wyskakują. Potencjalnie. Dobra, dwóch milicjantów. Dwóch zwykłych, dwóch milicjantów. Dobra, daliśmy radę, super. Gorzej tylko, że osłabiło to nam możliwości krawcania. Ale tak, najważniejsze, że przynajmniej przeżyjemy dzięki temu. A, i teraz ty idź do quarry. Potrzebujemy żelaza chyba. Drugi garden, to tutaj berry możemy zarzucić. Tak. Tylko nie możemy. Drewno już tutaj na Iron Ore. Super. Ty, mój drugi kurczaku, nadal proszę cię o współpracę z jajami.
No i możemy chyba zapewnić sobie już kolejnego człowieka. Jak tak myślę, mam dwóch milicjantów, to na razie nie muszą walczyć, więc no, ogarniemy to w ten sposób. Czy zdążymy to sprzedać przed końcem dnia? Nie wiem. To dobra, zapominam ciągle o tym, że rzecz będzie się jadło, więc nie ma co płakać o tym. Powinno być dobrze. A jeden milicjant niech idzie w takim razie tutaj, drugi może... Czy może coś ogarnąć? W sumie nie ma co. Może przetworzyć cegłę, bo z tego co widzę, to późniejsze budynki często potrzebują cegieł. A póki co... Kupmy jedno Logic and Reason. Może jeszcze Explorers i tam Order and Structure też później, a póki co... A to możemy sprzedać od razu, bo tego nie potrzebujemy. Brick Yard. Brick, Iron Bar, Wood, Villager. Brick, Iron Bar. Brick, Iron Bar, Wood. Dobra. Wood. Iron Bara tego już nie będę ruszał, bo tam się sprzedaje, co szkoda byłoby, wiecie, przerwać. A te jajka już zarzucimy na ognisko. Nie zdążyłem oczywiście, jakby inaczej. Ale dobra, nie ma co płakać, jest dobrze. Sprzedaj 5 kart. Mimo wszystko sprzedaj 5 kart. Nie podoba mi się co. Okej, okay, tak masz jak 5 to te łudy. Wiecie, sprzedam teraz coś, co jest mało warte, bo jeśli chcę pieniędzy, to mam inne sposoby. Oj. No trudno. Okej. Okay. New one. Okej, to był wood. Dobra. Trochę mu to zajmie. Oczywiście. Okej, jest kolejne jajko, to mogę teraz na spokojnie. Flint. Też coś są potrzebne. Will you quickly turn stones into bricks? Jeśli to jest sposób na szybsze produkowanie cegieł, to mi się to podoba. No dobra. I z tego co widać, Logic and Reason teraz właśnie będzie naszym głównym celem, więc nawet nie będę czekał. Na razie jeszcze jedno, ten Logic and Reason, potem można w Order and Structure sprawdzimy. Plank, jak miło. I teraz tak, tree do wyrzucenia. Berbaż do wyrzucenia, plank zostanie, zostawimy. I temple to jest 5 plank, 3 brick, 3 iron bar, 3 villager. Wow, to jest skomplikowane. Ale tak, wcześniej czy później trzeba będzie to ogarnąć. Ty kurczaku, nie masz jajek, to idź tam na razie do kompletu. Garden, niech idzie tak. W sumie co jeszcze mogę tutaj zrobić, jak tak teraz myślę? Apple and berry, chwila. Co? Fruit salad? Ja to ostatnio robiłem, czy nie? Bo ja już... bo rzeczywiście trochę zgubiony w tej kwestii. Chyba nie. Ale dobra, w takim wypadku berry i apple można łączyć w jedno. Fajna sprawa. Tak. Jest egg, to od razu idziesz tam. Tak, wiecie, chciałbym te 5 kurczaków mieć takie standardowe. Z nim będziemy myśleć czymś więcej. I dobra, fruit salad tutaj. Baby jeszcze nie ma gotowego. I dobrze. Jeśli jest teraz taka sytuacja, to może jeszcze zobaczymy, czy jest coś innego fajnego. Stone, iron bar, villager. Iron bar, stone. Militia, bo villager są zajęte. Ciekawe co warehouse jako tego może zrobić. Wiecie, podejrzewam, że to może być mocniejszy shed. Ale no i tak warto sprawdzić. Tak, dużo mocniejszy shed. Dobra. Wiecie co to mniej więcej oznacza? Wiecie czy nie? Bo ja wiem. No, więc no. Ja wiem, więc tak, więc nie będę mówił na razie. Ale tak, pewnie większość z was się domyśla, co to oznacza i jak mówię, teraz schowajmy wszystko i teraz raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy to Explorers, powiem szczerze, że raz to brałem. Szybko tego pożałowałem. Ale tak, jeśli chodzi tutaj natomiast o wilka, bo ją będzie teraz sporym problemem. No niestety, jednocześnie też wiem, że będzie problem, ale nie chcę się go pozbywać jako tako. Bo mam co do niego jedną teorię. Ja
Ja miałem wiedzieć sprawdzić, a niestety jestem idiotą, który nie będzie miał za bardzo jak tego sprawdzić, więc teraz będziemy musieli żyć z tym, że tak, będziemy mieć wilka, który będzie nam przeszkadzał we wszystkim, będziemy musieli szybko go tylko przenosić. Traveling card. Tego jeszcze nie było, jak to działa? 5 monet, a dam ci przedmiot. Dobra. No ale wracając teraz, jako że mam tego wilka, będzie trzeba tutaj mocno manipulować tym. I tak szczerze, bardzo mocno. Głównie dlatego, że mam jedną właśnie... Ciężko to nazwać teorią. Bardziej rzeczą do sprawdzenia. Ogólnie tak, zapewne... W sumie niektórzy z was mogą kojarzyć, jak... jest to opowiadane, że niby pies został odmówiony, że to w sumie był wilk i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to wracając, bo tak znowu mi przerwali. Ale wracając, no to pies został odmówiony z wilka. I wydaje mi się, czy gdyby tak dać, powiedzmy, przysłowiową kosteczkę, czy nie zachęciłoby to wilka do zmiany stron? A jak na mój gust jest to prawdopodobne, że jest to opcja. O, gorzej, że nie mamy pożywienia wystarczającego. Musimy szybciej i... O nie. Nie. Jak jest taka sytuacja, że wilk już zatkował, bo nie zauważyłem przez głupie przyspieszenie, no co? Wyjdź z kwary! No! Zabił mi człowieka, super. Na chwila. Utknął w quarry. Tą quarry. Wiecie co, to jest... Dobrze. Zepsułem to przez przypadek, ale tak. Powiem szczerze, że nie jest taka najgorsza opcja. Gorzej, że będziemy musieli teraz odtworzyć tego człowieka jak najprędzej. Ale tak, wracając teraz do tego, co chciałem. Mam niestety zwłoki, które tak jeszcze mogę tylko dodać. Mają swoje zastosowanie jedno, z tego co się orientuję. Ale tak, o tym później, jeśli zdobędziemy drugie zwłoki, do czego nie chciałbym doprowadzić. Ale no, i tak, mamy wilka, nie będziemy też kupować w takim wypadku na razie takich rzeczy. Swoją drogą dużo jajek będzie nam teraz wypadać, co jest fajne. Ale patyk i to, drugie ognisko, bo co najmniej dwa musimy mieć, żeby na bieżąco omlety smażyć. Ale wracając. Bo chciałem coś takiego ważnego, już nie pamiętam co. Dobra, mniejsza, sprzedajmy deskę, bo chcę zobaczyć jak działa ten traveling card. O! Żelazo. Miło, to tak cegła, żelazo i osadnik to był? Nie cegła, żelazo i osadnik. Wiecie, aż kontrast tej jednej rzeczy, to był warehouse. Kamień, żelazo i osadnik, nie cegła. Okej. Gorzej, że niestety głównie źródło kamienia, czyli quarry, mamy zablokowane przez wilka. Dobra. W sumie dużo tych jajek będzie, więc może nawet dwa ogniska to za mało. Może więcej trzeba by było tego ogarnąć, niestety na razie ciężko będzie. Natomiast jeśli chodzi o same rzeczy typu... A właśnie, tu mam dużo tego. Ale tak, co chciałem? Wybaczcie, że jestem taki rozkojarzony, ale no, miałem dosyć istotną rozmowę, dosyć długą i trochę wybiłem się z rytmu. Ale tak... Jeśli mamy sobie z tym poradzić wszystkim, to musimy szybko działać. I co jest w ogóle na plainsach? Bo tutaj... Chyba byłem, ale nie sobie... Mushroom. Tak, byłem, bo jeśli tu jest mushroom, to chyba byłem, ale mniejsza. Eksploracja, bo to jest ogólnie właśnie eksploracja, to się wysyła osadnika, on tam idzie i tyle. I tak, co jeszcze możemy zrobić w sumie? Jak tak myślę? Sztabkę do marketu. Nie jest to może najlepsza opcja, ale no sensowna bardzo, bo musimy jakoś szybko zarabiać na nowe karty. Smelter Iron Wood. A tutaj przerabiamy to na patyk. I flinta zaraz też weźmiemy. No, skrzynia z monetami, gdzie jest? Tutaj, okej. Okay. Time to eat. Tamten niestety pojechał, smutno. Ale tak, wszyscy są najedzeni. Udało się, super. Trzecie ognisko, bo mamy wystarczająco dużo kurczaków, żeby chyba trzy ogniska nawet zaopatrywać. Przez to, że mamy długie dni.
Jak to jest to musi mieć, wiecie, duży limit kart, więc dotworzymy tego. W sumie potem będziemy mogli też shopy posprzedawać, teoretycznie. I okej, ogródek, tutaj nadal marchewki. No, żywność mamy wystarczająco, więc tak, może przeżyjemy. To można sprzedać, nie musimy już mieć takich rzeczy jak berisy. Gdzie ta skrzynia znowu? A, tutaj, okej. Kolejny campfire, to kolejne eggi idą. Okej, kolejne eggi, znowu się powiększyło. I czy teraz nam to wystarczy? Tak, ja, wydaje mi się, że to jest wystarczające. Cebula? Okej, cebula. Cebulę to z przyjemnością skorzystam. Sprawdzę. Tutaj w Filtata nadal nie mamy ziemniaków, więc ciężko mi stwierdzić. W Plainsach znaleźliśmy cebulę. Okej. Na markecie nadal będę handlował żelazem, bo to w sumie jedne co nam zostało. Tak. W sumie. Czy jest jeszcze coś takiego innego istotnego, co powinienem robić? W sumie mógłbym przerabiać też te rzeczy, no. Mógłbym się pozbyć wilka, to na pewno, ale chcę sprawdzić, czy da się z niego zrobić psa, bo wiem, że to są psy. Jest nawet achievement za zdobycie psa. Mhm. I tak, co jeszcze takiego? Achievement za 10 drewna, czy tam w sumie nie achievement, co raczej zadanie. Tak, smelter muszę szybko też zarzucić tutaj. I w sumie jak mam tyle drewna, to może nie będziemy czekać, tylko powinienem wyrzucić go stąd. Tego też stąd, róbcie deski. I tak, może jeszcze też z ostatnią rzeczą, o której tak powinien pomyśleć, to jest to, czy da się jakoś, nie wiem, stworzyć coś z tych wszystkich iron ore i tak dalej. Ale tak, teraz tutaj Logic and Reason. Weźmiemy kolejny, może coś fajnego będzie. Drzewa na sprzedaż, bo nie potrzebujemy drzewa. Iron ore, okej, berybasz, okej. Sword, dobra. Sword. To jest Sforda, dawaj to Sforda. Przy okazji mleko? Okej. Sword. Iron bar, 2 sticks. Okej. Piękne. Piękne, dobra. Dawać sticksy, zobaczymy co to będzie, czy miecz jest potężny, czy nie. A sprzedam przy okazji na markecie, czemu nie. Dwa jajka do campfire'a, dwa jajka do campfire'a. Mine, to wydaje się być najsensowniejszą opcją. Czy potrzebujemy tego? Nie. To może powiedzmy, że ty to eksploruj, czemu nie. Tutaj cebula, marchewka. O, mam dwa potyki, dobra. To zobaczmy, jaki rezultat da nam mieczyk, czy to jest coś potężniejszego. Można dać milicji mieczyk, czy musi być ktoś inny? Nie, może być. Training swordsman, okej. Okay. Dobra, czyli milicjanta możemy zamienić na swordsmana. Jak na mój głos dobry wybór. Może to trzeba milicjanta ulepszyć i... swordsman. Jak on w ogóle wygląda? Śmiesznie. Way better at fighting. Hit chance 90, 2-2. Półtora, tutaj mamy hit chance 80, 1-2, okej, czyli swordsmeny są potężne. Okej, dobra, w takim wypadku mamy już też sposób działania. Musimy swordsmenów sobie nakrafcić. Ale póki co feedujemy villagery. All humans were fed. Dobra. Wygląda na to, że mam wystarczającą produkcję omletów, żeby karmić naszych ludzi, więc tak. Marchewki chyba w takim razie mogą pójść na handel? Zobaczmy. No, teoretycznie tak, więc no, niech tak będzie. Chicken? Kolejny. Swordsmanie, wiem, że to poniżej twojej godności, ale proszę pozbyć się chickena, nie potrzebujemy ich więcej. Mhm. A ty możesz sobie właśnie tutaj pracować w mainie. Mhm. A kamień teraz do brickyardu, chcę zobaczyć, wiecie, jak to będzie działało. I tak, dwa jajka. I dobra, odcinek już trwa w sumie 50 minut. Chyba na tym trzeba będzie zakończyć. Ja nie pokazałem za dużo nowości, niestety. Ale dobra, w takim wypadku ja to zakończę i
w następnym epizodzie po prostu dokończymy tą przygodę. Bo dużo ciekawych rzeczy się dzieje, ja w sumie się zapaczałem zbyt mocno, no, zasiedziałem i w ogóle, więc tak. No to w sumie na jakim wypadku w następnym odcinku skupiamy się na tych rzeczach, może na Curious Cuisine jeszcze, bo tutaj tego w sumie prawie że nie brałem chyba. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej!